W sumie nie wiedzą, że ten dym to jest kasa. Tak naprawdę to patrząc na dym, to widzimy, jak te pieniądze ulatują przez komin, bo to jest no, zmarnowane pieniądze. No i skontaktowałem się z Marianem. Iść w dół, a jednocześnie proszę mnie w razie czego poprawić. O, właśnie tutaj nam się ruszyło. Słuchajcie, ten dym jest zaciągany w stronę ognia. I ogień powoduje to, że... Byliśmy w środku przed chwilą, przy samym piecu, spójrzcie. Także jeśli ktoś z Was kiedyś słyszał na temat coś, na temat gazu drzewnego, no to tutaj mamy przykład. Może ten gaz spokojnie można spalać. No, ale wiadomo, że no, rok do roku nierówny, pogodę mamy różną, ale jest zdecydowanie to odczuwalne. Okej, czyli tak, po pierwsze, mamy temat związany z tym, że możemy zaoszczędzić... Ja pozwolę sobie... O, tutaj Wam się też pokażę. Że... I serdecznie na kanale Dobry Projekt. Dzisiaj na naszym kanale będziemy pokazywali coś, co podejrzewam nie jednej osobie spędza sens powiek. Poruszymy temat ogrzewania i co zrobić, żeby było można taniej ogrzewać. Wiadomo, my propagujemy życie bez płacenia rachunków na kanale Dobry Projekt, natomiast no, czasami nawet jeżeli trzeba płacić te rachunki, to fajnie by je było płacić niższe. Jesteśmy w Gdyni i jesteśmy w dość osobliwej, na dość osobliwej dzielnicy. Ja chciałbym Wam przedstawić, albo może poproszę tutaj mojego gościa, żeby się Wam przedstawił. O. Sebastian Jędrzejewski, radny miasta Gdyni. Zajmuję się w tej radzie między innymi problemem czystego powietrza, które no, w naszej dzielnicy jest dość mocno odczuwalne, no, a w związku z tym, co się obecnie dzieje na świecie, no, to ogrzewanie stało się dużo droższe, no i z tego też powodu wprowadzaliśmy różne programy, które miały pomóc mieszkańcom ogrzewać taniej, a z drugiej strony, żeby było to bardziej ekologiczne. Moje pytanie jest takie. Dlaczego ta dzielnica jest taka szczególna i wyjątkowa w Gdyni? To znaczy, co kryje się pod tym tematem związanego? Czyste powietrze, problem i tak dalej. Bo ja wiem, ale chciałbym, żeby wytłumaczyć tutaj widzom. Jasne. Znaczy, co do zasady, w Gdyni mamy jeden z lepszych wskaźników pod względem czystego powietrza. No, ma to związek z położeniem naszego miasta. Ale są dzielnice, które ze względu na swoje położenie geograficzne, jak na przykład Mały Kack, który jest otoczony przez... no jest taką dolinką, przynajmniej w tej części dzielnicy, no powoduje, że no nie ma tej cyrkulacji powietrza i ten szkodliwy dym zostaje tutaj w tej niecce. No i no jest on szkodliwy dla, no dla naszego zdrowia. Okej, czyli mamy smog, po prostu. Dzielnica ze smogiem, można tak powiedzieć. Dokładnie, mamy kilka takich miejsc w mieście. No wiadomo, tak jak mówiłem, w większości miasto oddycha czystym powietrzem, no ale są te jednak czarne punkty, w których no, musimy coś działać, żeby z tym problemem walczyć. Zostało to zlikwidowane i to zostały upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli... Zostało zrobione coś dla mieszkańców, tak? Czyli sfinansowaliście dokładnie co? Znaczy, program piecodoradcy był bardziej złożonym programem, bo poza tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli tą tak zwaną płytką Wery, były to spotkania mieszkańców z osobami, które zajmują się tym na co dzień, czyli kominiarz, specjaliści od ocieplenia budynków, od termomodernizacji, specjaliści od ogrzewania. Mieliśmy także spotkania z przedstawicielami firm typu PGNiG, OPET. Także był to szereg działań. Prowadzimy także działania informujące, jak można palić w piecu bardziej ekologicznie, czyli ta metoda spalania oddolnego. Jest to program prowadzony... Od górnego, tak, przepraszam, okay. Oczywiście jasne, od górnego. Okay. Jest to program prowadzony wspólnie z Ekopatrolem Gdyńskiej Straży Miejskiej. Mhm.
co roku organizujemy takie spotkania, no i zainteresowanie jest dość duże, więc myślę, że ten problem no, został w jakiś sposób zlikwidowany. Tak? Bo z tego co wiem, to można powiedzieć, że ten smog został skorygowany o jakieś 70%, zgadza się? Znaczy, do tej pory. Widać po tych wskaźnikach, to też jest jeden z elementów programu, który został w naszym mieście wprowadzony. Zostały zamontowane czujniki czystego powietrza. Jeden z nich znajduje się także w Małym Kacku. No i choćby ze wskazań tych czujników. No widzimy, że jest lepiej, tak? No, okay. Zobaczymy w tym roku, no póki co zima no, nie jest jakaś bardzo sroga, więc no, trudno te wyniki porównywać rok do roku, no, ale widać poprawę nawet mimo tego, że no, wiemy jaki jest problem z opałem. Pytanie jest teraz takie, czy teraz w tej chwili, bo jesteśmy przed sklepem pana rodziców, tak? Tak jest. Dobrze, i teraz pytanie jest takie, czy w tej chwili tutaj w tym domku jednorodzinnym, w ogóle mieszkają tutaj w tym domku jednorodzinnym rodzice? Tak, oczywiście, cały. Czy oni w tej chwili palą? Aktualnie nie wiem, czy jest rozpalone. Znaczy, widzieliśmy po montażu tej płytki. Bo dymu nie widzę. Tak, znaczy w ogóle po montażu tej płytki widzieliśmy, że niezależnie od jakości opału, która była stosowana, no nie występowało tak duże zadymienie, jak to się zdawało wcześniej, no bo wiadomo, ten opał kupujemy, no zwłaszcza w obecnych czasach, z różnych źródeł i no jest on trudno dostępny. No i jak to pewnie każdy, kto kiedyś miał do czynienia z piecem, zwłaszcza węglowym, wie, że dokładnie z jednego węgla kopci się mniej, z drugiego więcej, a w tym przypadku było, można było to naocznie zaobserwować, no że ten problem jest mniejszy. Okej. Okay. Pytanie mam takie, czy moglibyśmy zerknąć, zobaczyć jak taki piec wygląda, jak to wygląda, nawet kwestię zobaczyć po prostu opał, żeby była możliwość tutaj powiedzmy zerknięcia na zaplecze. Dowód na to, że... Mamy dowód na to, że się pali. Dobrze. Okej. Okay. O, i teraz tak. Zobaczymy, czy będzie możliwość, żeby tutaj naszym widzom pokazać. Tak. Ja postaram się tutaj, może troszeczkę zbliżymy. Zwróćcie uwagę, że jakby ktoś tam się przyjrzał, to zwróćcie uwagę, że ten dym idzie w dół. Czyli zastawka, jak się domyślam, to na wysokości tego kawałka drewna tutaj macie taką płytę wstawioną, czyli to jest tak, jakby ktoś zaślepił komin od góry i dym i to rozpalanie to wszystko musi iść w dół. A jednocześnie, proszę mnie w razie czego poprawić, o właśnie tutaj nam się ruszyło, słuchajcie, ten dym jest zaciągany w stronę ognia i ogień powoduje to, że go spala dym. I z tego powodu później może jeszcze wyjdziemy na zewnątrz i postaramy się odejść kawałek, tak żeby zobaczyć komin. Zobaczycie sobie, że tutaj się nie dymi. Ale tu mamy świetny przykład na to, że tak, no mamy drewno, jest opał, jesteśmy na zapleczu sklepu, no w związku z tym tutaj wszystko to, co w sklepie jest, tutaj jest węgiel, o, tak. No i pewnie lepszej okazji byśmy tutaj... A i mało z tym jeszcze, kolejna rzecz jest taka, że tego popiołu też domyślam się, czy mniej, jakby nagle się okazało, że jest? Tak, znaczy zdecydowanie mniej. Już podczas rozmów na temat tego rozwiązania no, pomysłodawcy tej płytki mówili o około 30% oszczędności na opale, no i to też widać w tym... Ale to się odczuwa? Jest to odczuwalne? Tak, jest zdecydowanie. Nawet przed naszą rozmową rozmawiałem z tatą, zresztą no, zaraz jak po tym montażu było, bo jest to odczuwalne, że to jest 30%. Z naszych takich obserwacji było widać, że no, jest to nawet więcej niż te 30%, no, ale wiadomo, że no, rok do roku nierówny, pogodę mamy różną, ale jest zdecydowanie to odczuwalne. Okej, okay, czyli tak, po pierwsze, mamy temat związany z tym, że możemy zaoszczędzić, ja pozwolę sobie, o tutaj wam się też pokażę, żeby nie było, słuchajcie, możemy, po pierwsze, możemy zaoszczędzić, ponieważ mniej opału, no znaczy taniej, no to już jest pierwsza sprawa, tak? Dwa, nie kopci się. Dlaczego? Ponieważ, tak jak sami tutaj przed chwilą zauważyliście, można się tak przyjrzeć dosłownie przez chwilę, spójrzcie, zwróćcie uwagę. My otworzyliśmy klapkę i nam tutaj ani się nie dymi, ani nic. Dlaczego? Z tego względu, że
przez cały czas w sposób taki, no, na bazie normalnej, zwykłej fizyki, skoro komin jest rozgrzany, jest cuk i ciągnie, to on przez cały czas jest na takiej fazie ssania tego dymu i w związku z tym nawet jeżeli coś wrzucimy od góry, no to, to po pierwsze zaczyna nam się ten gaz z tego drewna, węgla powiedzmy, bo tu też mamy węgiel, wydobywać, ten gaz się wydobywa i normalnie standardowo poszedłby w komin, a tutaj on jest zasysany do komina, ale on jest zasysany tak naprawdę do płomienia, w stronę płomienia. No mamy taki drugi obiekt, tak jakby no, efektem montażu tej płytki jest, jest to, że praktycznie osiągamy ten sam efekt mając piec na przykład piątej klasy, tak? Czyli no, powoduje to ten podwójny obieg spalania, dzięki temu mamy oszczędność. A w związku z tym, że jest ten podwójny obieg, no to nie dymi nam się z komina tak bardzo. Okej. Okay. Super, słuchajcie, to widzowie naszego kanału na pewno kojarzą. Ja też wielokrotnie gdzieś tam, nawet będąc u nas w lesie, wspominałem, mówiłem o tym, że jest coś takiego jak rozpalanie choćby nawet ogniska od góry. I rozpalanie ogniska od góry dokładnie przypomina tą samą sytuację, czyli rozpalając od góry, ten dym z dołu, czyli ten gaz, tudzież drzewny, węglowy, wydostaje się, wpada w płomień i jeszcze raz spala i dzięki temu mamy mniej dymu. Ja bardzo dziękuję za... A to co to jest taki za taki patent, że to jest na sznur... Aha, bo to jest tutaj jest... Co to jest właściwie? To jest zawór od temperatury, tak, czy jak, tak, jak to wygląda? To jest zawór. A jak to działa w ogóle? Bo ja tak kiedyś już na piecu widziałem. To jest na zasadzie takie, że jak się woda zagotuje, to odłączy, czy wyłączy, czy jak to jest? Chyba tak, znaczy tu nie powiem. Tu trzeba by było tatę. Trzeba by było tatę wezwać. No. O, ale ja myślę, że pewnie zaraz któryś z naszych widzów nam odpowie. I teraz ja skorzystam jeszcze z okazji, z tego względu, że w drugiej części tego filmu ja będę rozmawiał z Arkadiuszem Okońskim, który można powiedzieć, że był pomysłodawcą tego pomysłu. Tak, tak. Znaczy jest pan Arkadiusz jest naszym sąsiadem i no wiedząc, że gdzieś tam działam w mieście, odezwał się z tym problemem i tak jakby no, był to problem sygnalizowany no, nie tylko przez pana Arkadiusza, ale szerzej tutaj rozmawiany w dzielnicy i no i od tej pory, tamtej pory dosyć mocno zaczęliśmy z tym tematem walczyć. Między innymi efektem tych wszystkich działań była na przykład zmiana źródła ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w naszej dzielnicy z właśnie z pieców na paliwa stałe na ogrzewanie gazowe. To było kilkanaście pieców, jeżeli dobrze pamiętam. Efektem tego programu piecodoradcy były odwiedziny w kilkudziesięciu domach. Montaż tej płytki Wery odbył się w 5 lokalizacjach. Wytypowanych było 10, chyba 10 osób się zgłosiło, 5 zostało wytypowanych z tego względu, że piece nadawały się do tego, bo no to też nie każdy piec, musi to ocenić specjalista, że czy każdy piec się do tego nadaje. No tu też musimy pamiętać o tym, że no te płytki są montowane w tych piecach starszej kategorii, więc no też przepisy niedługo no nie będą nam pozwalały na to, żeby tych pieców móc używać, więc też no trzeba gdzieś tam przekalkulować, czy no ten tak naprawdę jeden sezon grzewczy no, zwróci nam tą inwestycję. Okej, okay, no my mówimy tutaj o opcji takiej, że... Znaczy wiadomo, że to no, w każdym województwie te przepisy wyglądają inaczej i no, też trzeba pod tym kątem na to patrzeć. No ale sam pomysłodawca nie tylko montuje te płytki, z tego co sprawdzałem na stronie internetowej, oni także zajmują się produkcją pieców, więc gdyby ktoś był zainteresowany, no to... To też może tam sobie skończyć. To myślę, że tam na pewno, na pewno można znajdzie uzyskać no, informacje od fachowców. Tak. Okej, okay. Słuchajcie, w takim razie tak, my żegnamy się z Wami teraz, jeszcze być może sobie wyjdziemy na zewnątrz, zrobimy rzut okiem na kwestię tego komina i zapraszamy na drugą część rozmowy z Arkadiuszem. Trzymajcie się w takim razie, no i widzimy się za sekundę. Hejka. Dzięki bardzo. Okej, słuchajcie, jeszcze wyszliśmy tutaj na zewnątrz, żeby pokazać Wam, jak wygląda kwestia związana z tym, czy się kopci, czy się dymi. No co, no jak sami widzicie, no naprawdę ja zrobię tutaj zbliżenie do tego komina. Byliśmy w środku przed chwilą przy samym piecu, spójrzcie. Także jeśli ktoś z Was kiedyś słyszał na temat gazu
drzewnego, no to tutaj mamy przykład, no, że ten gaz spokojnie można spalać. Tak, znaczy no to jest dowód na to, że tą płytką można osiągnąć efekt tego, że piec, taki typowy kopciuch, staje się trochę bardziej ekologiczny, tak? I tego dymu rzeczywiście mamy mniej, a do tego mamy oszczędność na opale. Super, słuchajcie, w takim razie no co, no to my powolutku już sobie lecimy dalej na kolejną część spotkania i dowiemy się czegoś więcej na temat tego, jak, skąd pomysł i dlaczego to powstało, także za chwilę się widzimy. W tej chwili jesteśmy na plenerowym tutaj studio, o, można powiedzieć tak, jesteśmy w domu na wodzie La Mare i dzięki temu mamy miejsce do tego, żeby można kręcić fajne materiały w fajnych miejscach, ciekawych. Niewątpliwie naszym tutaj gościem dzisiaj jest Arkadiusz Okoński. Cześć Arku. Cześć. Pytanie w ogóle o co chodzi, jeżeli chodzi o kwestię tematu tego palnika Wery. Skąd w ogóle pomysł w ogóle? Bo, no dobrze, no to, że tam jesteśmy na wodzie, to jest jedno, natomiast wszystkich nas, tak się domyślam przynajmniej, interesuje kwestia ogrzewania, spalania, oszczędności. No i teraz nagle tu się pojawiasz się ty. Skąd pomysł w ogóle? Skąd pomysł się wziął odnośnie tego, żeby w ogóle się pokłonić nad tym tematem? Pomysł się wziął z tego, że przeprowadziłem się na dzielnicę w Gdyni, Mały Kack, w której był bardzo duży problem smogu i generalnie moja żona pochodzi ze Śląska i powiedziała: ja tu nie chcę mieszkać, tu jest w ogóle tak jak na Śląsku, w ogóle powietrze, nie? Przekroczone te w ogóle limity pyłu zawieszonego kilkukrotnie, a ja sobie myślę tak, że ja już się przeprowadzałem chyba z 8 razy i mówię, nie mam siły, łatwiej będzie zlikwidować ten smog. No i zacząłem szukać jakichś tam rozwiązań i natrafiłem, tak jak pewnie wiele osób, gdzieś tam w internecie na jakimś wykopie w ogóle na temat artykułów, że jakiś konstruktor z Kwidzyna, Marian Strzelczyk, skonstruował jakiś palnik Wery i to urządzenie spala dym w ogóle i czysto tanio można ogrzewać węglem i różnymi paliwami dom. No i zainteresowałem się tematem, stwierdziłem, kurczę, no jak jest tam, nie wiem, kilka tysięcy domów i leci ten dym z kominów i można w prosty i tani sposób rozwiązać problem, to czemu nie? Może by namówić miasto Gdynia do tego, żeby to sfinansować w ogóle, bo ci ludzie palą węglem i dymią z kominów, nie ze złej woli pewnie, tylko z ubóstwa energetycznego, ponieważ nie stać ich na jakieś nowoczesne piece i też z niewiedzy gdzieś tam, bo w sumie nie wiedzą, że ten dym to jest kasa. Tak naprawdę to patrząc na dym, to widzimy, jak te pieniądze ulatują przez komin, bo to jest no, zmarnowane pieniądze. No i skontaktowałem się z Marianem. Marian Strzelczyk jest bardzo interesującą postacią. No i bardzo otwarty człowiek oczywiście, bo on w sumie na tym miał zarobić, więc oczywiście w to wszedł. Udało mi się namówić władze miasta Gdyni i nawiązała się fajna współpraca. I jeszcze wszedł w to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Także powstał taki projekt pilotażowy. Marian przyjechał. Zaproponowaliśmy mieszkańcom właśnie sfinansowanie modyfikacji pieców i ich kotłowni domowych po to, żeby tanio i czysto palić. No i co? Ale właśnie masz jakieś pytania, bo ja mam taki monolog prowadzić. Powiedz mi tak, bo kwestia tego palnika Wery to jest tak, jak wspomniałeś tutaj, bo wszystkich zawsze interesuje kwestia związana z tym tanio. To znaczy, jak powiedziałeś, że kominem wylatuje kasa, no to trzeba by było naszym widzom w dwóch, trzech słowach powiedzieć odnośnie tego, że to jest gaz, tak? To jest gaz, który można poddać spalaniu w piecu. Na czym polega cała ta przeróbka tego pieca? Na czym polega ten palnik? Co jakby, twoimi zdaniami tutaj takimi... Ja gdzieś tam założyłem gdyński alarm smogowy i od tego czasu przez kilka tych lat interesuję się tym tematem, ale nie jestem jakimś inżynierem, ja ci nie powiem dokładnie na temat procesów chemicznych, które tam zachodzą. Marian uważa, że to jest piroliza, że to jest tak wysoka temperatura, która spala dym. Natomiast też słyszałem głosy krytyki, że ta płytka nie wytwarza aż takiej temperatury, żeby następowała ta piroliza, ale Marian utrzymuje, że piroliza, mówi, że ma na to papiery, okej. Fakt, że to działa. No i na czym polega ten palnik Wery? Generalnie najprostszej można powiedzieć, że jest w ogóle górna metoda palenia w piecu.
jak palimy od dołu, to jest mała, niska temperatura, jest dużo dymu i ogrzewamy w sposób niewydajny dom. Jeżeli palimy od góry, w ogóle można normalnie w różnych piecach palić od góry, dużo mniej dymu się wydostaje i to jest bardziej ekonomiczne. No i tak naprawdę palnik Wery polega na tym, że my w piecu dolnego spalania palimy od góry. To jest takie idioto-odporne rozwiązanie, proste i praktyczne, które jakby... Odwraca piec do góry nogami. Odwraca piec do góry nogami, no, że ten... Bo ten człowiek mógłby palić od góry w piecu, często konstrukcja pieca pozwala na to, ale on nie umie, nie chce się uczyć. A ta płytka, palnik Wery wstawiona gdzieś tam w ten piec, zmienia obieg, zmienia konstrukcję w ten sposób, że on nie musi się już martwić, ten piec nie zgaśnie i to się samo dzieje. Poza tym to są takie płytki, one gdzieś tam są importowane z Czech czy ze Słowacji gdzieś tam i zamawiane i Marian wiele lat opracował metody, jak to tam gdzieś zamontować, żeby ten obieg był inaczej i żeby spalać ten dym. I to rzeczywiście działa. W Gdyni pilotażowo w kilku miejscach wprowadziliśmy to na kilku dzielnicach i rzeczywiście ludzie są zadowoleni. Po iluś tam miesiącach, latach to działa. Rzeczywiście z komina nie idzie dym i oszczędzają 30% węgla, więc jeżeli działa, to działa. Natomiast samo zawsze jak coś jest nowe, to każdy jest podejrzliwy, nieufny. Tak samo urzędnicy tak do tego delikatnie podchodzili, no bo to jednak miało być też sfinansowane z pieniędzy, z podatków. Każda złotówka jest oglądana kilkukrotnie, zanim zostanie wydana. No ale jakby projekt poszedł, jest fajny, wiele osób później prywatnie też zaczęło sobie już stawiać bez dofinansowania, modyfikować te piece. Natomiast co, teraz Marian w ogóle to już produkuje całe piece piątej klasy, więc trochę już od tych płytek samych palników Wery odchodzi. Natomiast dalej można chyba u niego zakupić, jest to tam na stronie palniki, jak to jest, mam gdzieś tutaj. Palniki Turbo Wera, tak? Czy coś w tym rodzaju? To jest w ogóle tam śmieszna historia, bo on eko-wery.pl się nazywa. Aha, bo on w ogóle się rozwiódł z żoną i ta żona założyła konkurencyjną firmę, która gdzieś tam się podobnie nazywała, oni się pokłócili, w sumie jeszcze jakiś jego pracownik go oszukał i założył trzecią firmę, ukradł mu pomysł, więc są chyba trzy, które sprzedają te palniki Wery. Źle dla niego, że się rozwiódł, a dobrze dla nas, bo są w sumie konkurencyjne firmy jakieś. Jest różnorodność. Coś tam się dzieje, przynajmniej wesoło. Powiedz mi teraz jeszcze, jak wygląda kwestia związana z tym, jak wyglądało w ogóle kwestia przekonywania ludzi, no bo ja wiem o tym, że od ciebie z kuluarów odnośnie tego, że pomysł był szczytny, w ogóle cel super i to finansowanie chodziło też o kwestię kominiarza, wszystko, montażu, tam można powiedzieć, że to ktoś to prawie za 5 zł mógł to kupić, tak? My wprowadzając taki pilotażowy program w Gdyni zapewnialiśmy 100% w ogóle finansowania. To było za darmo po prostu. I trzeba było tylko chcieć się po to schylić. I zorganizowaliśmy jeszcze tu taki radny z Gdyni, u którego podobno masz tam odwiedzić go i pokazać ten palnik Wery u niego. To załatwił fajne pomieszczenie tam w ogóle na dzielnicy, gdzie było spotkanie informacyjne, przyjechał Marian, przyjechał kominiarz, było całe takie szkolenie prowadzone, z czego jest, żeby się tego nie bać, trzeba było wypełnić ankietę i zgłosić chęć udziału w takim projekcie, że przyjdzie ekipa, zmodyfikuje piec i będzie taniej, czyściej i wszyscy będą szczęśliwi. Natomiast w ogóle to cały smog, który jest bardzo poważnym problemem, ludzie dostrzegają, zmienia się Polska, co jest fajne. I Gdynia też. Gdynia generalnie można powiedzieć, że jest czystym miastem. Niestety z wyjątkami. Są tam trzy dzielnice, cztery, które mają problem smogu, bo to jest właśnie domki jednorodzinne, które palą starymi piecami ze względu na ubóstwo energetyczne. No i co? Co ja dalej miałem powiedzieć? A w domu sobie sam założyłeś taki palnik? Nie, ja mam piec gazowy. Ale to jakby jest mnóstwo... Abstrahując. Ale czułeś taką wewnętrzną potrzebę? No bo jako użytkownik pieca gazowego, to skąd ci w ogóle pomysł przyszedł, żeby wiesz co chodzi, żeby się tutaj tym? To znaczy... Nie, no jakby jest dzielnica jakaś i 50 domów ma gazowe, jest czyściutko, pompy ciepła, a jeden domek ma stary piec i zatruwa 30 domów w okolicy. No to jakby, to co z tego, że ty masz
czysty dom, jak obok sąsiad, pięć domów dalej po prostu pali, czym pali. Tam, czym wlezie, tak. No ludzie palą różnymi rzeczami, właśnie, to jest tylko fantazja. Nawet słyszałem, puszki po piwie palą, to jest niesamowite. Ciekawe, co? Już nie plastikowe butelki, tylko... A właśnie, ciekawe jestem, czy to jest w stanie, jak gdyby tam... No to pewnie we wszystkim jest gdzieś tam energia uwięziona i pewnie tylko i wyłączy. No hutę ma po prostu w domu, prywatną. Przetapy. A z takimi podkładami kolejowymi, wiadomo, płyty wiórowe, nie? To jest takie, jakiś wszystko. Taki wiór z budaprenem, nie? Te wszystkie... No. Parkiet. Słuchaj, Arek, ja w każdym razie bardzo Ci dziękuję za obecność, za... wizytę u nas w plenerowym biurze. Ja dziękuję za zaproszenie. W ogóle bardzo się cieszę i bardzo miło w ogóle, że jest ktoś, kto się podkłania nad tematem, można powiedzieć, takim społecznym. Także super, bardzo Ci dziękuję za wizytę u nas, bardzo Ci dziękuję tutaj za kontakt do tego pana radnego, który tutaj również gdzieś tam wystąpił, tudzież wystąpił u nas na tym odcinku. No i co? I w takim razie trzymamy kciuki za czyste powietrze i fajnie. I dziękujemy Tobie, że przyczyniłeś się do tego, żeby było czyściej troszkę tutaj, tak? No miłego w takim razie. Miłego. Cześć, trzymajcie się. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć.